Nie emerytalny, tak. Natomiast w momencie, kiedy wydatki... Dziady nastawiają na to, że skąd będą brać pieniądze i środki mieć. Będą rosły i także w momencie, kiedy jest większe prawdopodobieństwo, że ta osoba, która jest na emeryturze, będzie już samodzielnym gospodarstwem domowym, wtedy właśnie nie będzie miała tych pieniędzy, no chyba, że sobie wcześniej w jakiś sposób zaoszczędzi, no, ale w jakiś sposób wcześniej zaoszczędzić może sobie je w dowolny sposób, poza pracowniczym planem kapitałowym. Więc no, dla mnie ten program jest tak obok emerytalny, ma budować oszczędności Polaków. Po co to już pozostawmy na boku i nie do końca rozwiąże nam te kłopoty. Dalej będziemy mieli osoby z bardzo niskimi emeryturami, które będą wymagały aktywności państwa na tym polu w postaci polityki socjalnej i społecznej. No dobrze, to teraz pan Mariusz Pawlak. Nie chciałabym zostawiać na boku tematu, o którym pan powiedział, czyli po co Polacy mają oszczędzać. Dlatego, że jest to jeden z głównych argumentów za wprowadzeniem tego programu, o którym często jest mowa i właściwie przeciwko któremu nikt się nie przeciwstawia. Nikt nie oponuje, że trzeba, ja od razu powiem, nauczyć Polaków oszczędzać długoterminowo, bo dzisiaj oszczędzają jedynie krótkoterminowo, jeżeli już w ogóle, no i trzeba ich tego nauczyć. Może te pracownicze plany właśnie będą, to spowodują, tak czy nie? To znaczy, ja myślę, że to jest niestety kluczowa kwestia, bo to jest pytanie, jaki my problem chcemy rozwiązać. Bo my mówimy tak, Polacy, jak im damy więcej pieniędzy, to od razu je wydadzą, tak? Nie mówiąc to, co było przy 500+, to wiadomo na co. No i teraz jest pytanie, dlaczego? No stworzyliśmy taki pozór zabezpieczenia emerytalnego w postaci ZUS-u, tak? Polacy, pracujcie, płaccie te większe składki, będziecie mieli emeryturę. A jaką, to wam w tych listach napiszemy, jak zobaczycie, to będziecie wiedzieli, gdzie są wasze pieniądze. No i teraz komunikat musi być jasny. Jak zmotywować Polaków do oszczędzania i teraz jak? No powiedzieć im, słuchajcie, za 20 lat do tego ZUS-u nie będzie, no nie ma szans, tak? No nie utrzyma się, patrząc chociażby na trendy demograficzne. Nie zgadzam się z panem. Nikt nie wymyślił nigdy lepszego sposobu oszczędzania na emeryturę niż system solidarnościowy oparty na ZUS-ie. Ja wiem, że pan mi powie teraz o Bismarku, że wtedy żyli tylko do 48 roku życia, ale generalnie nie ma lepszego systemu nigdzie na świecie. To znaczy, ja powiem tak, w socjalizmie też mówiono, że nie ma lepszego i sprawiedliwego systemu, ale okazało się, że matematyka to... Nie, no nie przesadzajmy. No, tworzenie takiego kolejnego, znaczy OFE było stworzone, można powiedzieć, idealnie, tak? Cała można powiedzieć, kampania reklamowa. No, powiem, że nie zgadza się z panem. Nie dało się tego niestety utrzymać i z drugiej strony W jakim sensie idealnie było stworzone OFE? To była ironia? Ono było niedopracowane, tak? Znaczy, bo nie wiem, czy to było naprawdę, czy co pan powiedział, że OFE było stworzone idealnie, czy to było takie ironiczne? Właśnie, czy w cudzym słowie. To znaczy, nie, czy pytanie nie jest ironiczne, ale... Znaczy, nie, pytanie jest na serio. Nie, no to było super, tak? No, czy pokazane, że dzięki temu Polacy będą mogli wyjeżdżać na te egzotyczne wakacje, bo odłożą tyle pieniędzy. No to w kategorii żartu pan mówi, jak rozumiem. Tutaj miednicy i sztucznej palmy, tak? Tak, ale idąc do jeżeli chodzi o temat, jeżeli jesteśmy w stanie zakomunikować, że niestety ta emerytura będzie wynosiła około 1200 zł, tak? I tyle państwo jest w stanie zabezpieczyć. No to teraz należy stworzyć system motywujący obywateli do tego, żeby w jakiś sposób oszczędzali, tak? I ten element, kiedy my mamy, że państwo nam coś dołoży, że będzie ten przymus emerytalny, to on zawsze tworzy element niepewności, że te pieniądze nie do końca są nasze. Rynek finansowy dzisiaj jest bardzo dobrze rozwinięty, tak? My nie potrzebujemy tworzyć nowych narzędzi. Możemy stworzyć zachętę pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, który może uzyskiwać jakieś ulgi przy tworzeniu długoterminowych właśnie oszczędzeń. I to jest najlepsza motywacja. I wówczas rzeczywiście one powstaną. Dajmy też rynkowi stworzyć pomysł na zabezpieczenie emerytalne, czy to będą fundusze. No to ja się teraz odniosę, muszę przytoczyć zdanie, jedno wypowiedziała z wybitnych ekspertek od finansów i systemu też emerytalnego, pani profesor Grażyny Ancyparowicz, która twierdzi, że jedynym celem, cytuję panią profesor, tego nowego rozwiązania, które właśnie jest, zawiera element niepewności, o którym pan powiedział, choć pan powiedział, że go nie ma w tym, jak zrozumiałam, powiedziała, że jedynym celem jest zagwarantowanie dopływu gotówki giełdzie i podmiotom funkcjonującym na rynku kapitałowym, a nie kieszeniom obywateli. Cytuję panią profesor. My mamy jeden, chyba najpoważniejszy program, który mamy z systemem emerytalnym, jest to, i to już mówiłam przed przerwą, że on nie jest systemem powszechnym.
Jest to system, który zakłada powszechność pewnej grupy obywateli, czyli tych, którzy są na umowach o pracę. I raczej... No nie, no pozostali też płacą składki, tyle że niższe. Płacą niższe składki. Czy pani opowiada się za rezygnacją składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na poziomie 60%? Czy chce pani, nie, natomiast nie uzależniałabym ich, tak jak kiedyś były obowiązki, od przychodu, dlatego że te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jednak też mają ryzyko i inwestują. W związku z tym nie można ich jakby przychodów traktować jako przychodów do konsumpcji, jak ma to miejsce w kwestii pracownika, tak? Więc to jest inny typ jednak przychodu, bo to jakby ja wiem, znam ten temat. On pojawił się już 12 lat temu. No jest. I ta kwestia regulacji tej składki pod podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców. Nie, ja myślę też o jakby, na przykład wiem, systemie krusowskim, do którego dopłacamy i skądś te pieniądze, do którego do niego dopłacając musimy mieć. I też wiem, że jeżeli chodzi o ten system, to nie wszyscy rolnicy są z niego zadowoleni. Część chciałaby jednak, żeby to wyglądało inaczej, a jakby nie mają do końca do tego możliwości. Natomiast jakby w związku z tym to zakłada, że my cierpimy na pewien brak w tym systemie. Brak gotówki. Jeżeli chodzi o te programy, ja myślę, że powinniśmy przede wszystkim mocno komunikować obywatelom wysokość tej stopy zastąpienia. Ja myślę, że kompletnie nie ma na ten temat wiedzy, że tak powiem, w narodzie. Wszyscy zakładają, wszyscy zakładają, że ta emerytura będzie taka, jak jest w tej chwili u ich rodziców, u ich dziadków, a to tak nie będzie. Jeżeli chodzi o system OFE, on nie był błędny. On jak gdyby był... zakładał jednak większą dużą neutralność dla budżetu niż mamy do czynienia w przypadku systemu obecnego. Prawdopodobnie to, jak on zadziałał, wynikało również z tego, że nie został wdrożony kompleksowo, tak? Tam jakby coś przedstawiono, czyli system zbierania bez pokazania systemu wydawania później tych pieniędzy, to nie było wprowadzone w pełnym jakby pakiecie. A teraz próbujemy jednak namówić Polaków na oszczędzanie w różnych dziwnych sposobach. I nie wiem, no to jest też tak, że może gdybyśmy rzeczywiście zakomunikowali, że te emerytury będą bardzo niskie i nie będzie miało za bardzo państwo możliwości, na które dużo osób jednak liczy, zaopatrzenia emerytów w inny sposób, to pojawiłyby się jakieś chęci ze strony pracowników i możliwości ze strony pracodawców na wytworzenie różnych systemów, bo teraz PPE przecież, czy są programy pracownicze? No dobrze, to w takim razie ten temat rozpocznijmy. Po pierwsze, jest to są tak, pieniądze to wiemy. Indywidualne tych osób, które... Okej, okay, ale to wiemy, że PPK i PPE to mogą być stosowane wymiennie, no to przede wszystkim powiedzmy, że tak jest w tym programie. A po drugie, sytuacja wygląda tak, że dzisiaj na przykład PPE i to wszyscy, jak tutaj jesteśmy, doskonale wiemy, są tylko w największych firmach i to w ogóle tych małych i tych najmniej zarabiających, no jeżeli jest jeden wyjątek, bo tutaj pani Agnieszka Durlik kiwa głową, że tak nie jest i Krajowa Izba Gospodarcza rozumie ma u siebie PPE, no to gratulacje. Natomiast generalnie oczywiście są tylko w największych firmach. To po pierwsze. Po drugie IKX-e, czyli znowu sposoby indywidualnego oszczędzania na emerytury po prostu leżą, mówiąc już najbardziej prostacko. Osoby zamożniejsze, zdecydowanie zamożniejsze w przekroju tak. Korzystają z tego rozwiązania, tak korzystając z ulg podatkowych. Tak. To jest pytanie, jest właśnie takie, czy to ta sama sytuacja, znaczy pan Kamil Majszewski już powiedział, że tak będzie, a ja powiem jeszcze tylko o tym dopływie do systemu kapitałowego, dlatego że według tutaj wyliczeń ma wpłynąć z tytułu PPK 6 miliardów złotych w 2019 roku na rynek kapitałowy, 12 miliardów później, 15 miliardów w kolejnych latach. Ale pytanie, czy Polacy chcą inwestować w rynek kapitałowy? Dobrze, no to właśnie, to co mnie bardzo zaintrygowało, to co powiedział pan Mariusz Pawlak o elementach niepewności. Czy można porównać PPK do OFE, jak czynią związki zawodowe? Właśnie mówiąc o elemencie niepewności, czyli akcjach grających na giełdzie. Pan Kamil Majszewski. Znaczy to wszystko będzie zależało od struktury aktywów w ramach tego PPK. Na pewno ono się różni od OFE bardzo wyraźnie na etapie założeń, bo tutaj nie mamy finalnego rozwiązania, kosztami. OFE miały absurdalnie wysokie koszty, natomiast PPK mają koszty nawet poniżej poziomu nie polskiego rynku kapitałowego, jeżeli chodzi o opłaty za zarządzanie, tylko tych najbardziej rozwiniętych rynków
One jeszcze są obniżane. Więc to pytanie, czy tak naprawdę w ogóle będą chciały polskie instytucje tworzyć te PPK ze względu na tak niskie opłaty, bo one są tam bardzo niskie. Co z punktu widzenia tych oszczędzających jest jak najbardziej pozytywną informacją. Więc to na pewno jest ta pozytywna różnica w stosunku do OFE. Natomiast wracając do tej struktury aktywów, no musielibyśmy popatrzeć na to OFE przed zmianami, kiedy one przestały inwestować w obligacje, no i tam faktycznie 40 kilka procent środków kierowały na polską giełdę papierów wartościowych. No i oczywiście to jest niewątpliwe, że te środki są poddane ryzyku rynkowemu i w ramach sytuacji zupełnie niezależnej od takiego emeryta, mogą podlegać znaczącym fluktuacjom ze względu na cykl koniunkturalny globalny, tak? Nie na to, co się dzieje w Polsce. Na samym początku pewnie to będzie bardzo pozytywny impuls, no i taki impuls, który tej naszej giełdzie papierów wartościowych, która radzi sobie słabo, w zeszłym roku radziła sobie lepiej, ale generalnie na przestrzeni ostatnich lat pokryzysowych radzi sobie bardzo słabo, no mogłoby dodać taki drugi oddech i faktycznie wygenerować jakąś hossę, poprawić te nastroje i zainteresować ludzi giełdą. Natomiast no, ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie i to sam raczej bym z pracowniczych planów kapitałowych nie skorzystał. Co dwa lata bym się musiał wypisywać. O, co też zaraz o tym też powiemy, ale giełda, myślę, jak pan powiedział tutaj o giełdzie, to ja myślę, że giełda, nie myślę, tylko wiemy o tym, że giełda w ogóle niewiele tam Polaków, tak zwanych przeciętnych Polaków interesuje zupełnie niewielką część społeczeństwa, nie rozumieją, ani nie chcą nawet rozumieć większości i absolutnie nie ma się czemu dziwić, to nie jest żaden przytyk, to jest kompletnie chyba normalna kwestia. Natomiast i że ta gra na giełdzie jest krytykowana przez związki zawodowe, no to też, a pytanie takie może pana Mariusza Pawlaka, a gdyby wprowadzić powiedzmy gwarancję kapitału, czy to przekonałoby pracowników do długoterminowego oszczędzania na przykład w PPK? No to by było, nie ukrywam, no to by było niesamowite, tak? Oczywiście kto by zagwarantował kapitał? Mamy na rynku dużo takich gwarancji kapitału, ktoś kto jest biegły w finansach, to myślę, że wie z czego to wynika i gdzie to ryzyko jest, ale ja bym się odniósł do dwóch rzeczy, które są istotne w tych programach. Dlaczego OFE było nieefektywne? OFE było nieefektywne, ponieważ zabierało 7, a później 5%. I stąd to zniechęcenie do giełdy, tak? Średnia stopa zwrotu w długich terminach to jest 11% średnio. Jak mu zabierzemy 6% czy 7% na opłaty, to jak kiedyś to liczyłem, to średnia stopa zwrotu była poniżej oprocentowania lokat bankowych. Czyli gdybym te pieniądze trzymał na lokatach, gdy były wysokie stopy, niskie, to rzeczywiście zarobiłbym więcej, ponieważ mój zysk zabierały OFE. Druga rzecz, jaka była dosyć istotna i tutaj co pan Kamil powiedział, to przy tworzeniu OFE i sprowadzeniu limitów, że można było większość środków inwestować w Polsce, a ta polska giełda jest za mała na tego typu oszczędności, był taki, że jeżeli damy pieniądze pod zarządzanie zachodnim instytucjom, no to one zaraz te pieniądze zainwestują za granicą i ten odpływ kapitału od polskich emerytów za granicę będzie ogromny. I teraz rzeczywiście no, trzeba znaleźć gdzieś ten punkt rozsądku, żeby część tych pieniędzy na naszej płytkim rynku zostało, no, a część było inwestowane na rynku globalnym, bo taki jest świat i jeżeli zobaczymy inne programy emerytalne czy systemy emerytalne choćby w Stanach Zjednoczonych, które inwestują także u nas, czy chociażby tak jak tu mieliśmy ten wątek norweski, no, fundusz przyszłych. Tylko to jest właśnie ten problem, że to jest zupełnie inaczej skonstruowane, bo fundusz norweski jest jednym funduszem norweskim, który jeżeli inwestuje na lokalnych rynkach rozwijających się, to szuka jednego partnera zazwyczaj. Natomiast u nas albo inwestuje sam bezpośrednio. Natomiast u nas, no mieliśmy tych OFE bardzo dużo. PPK też będzie prowadziło wiele instytucji. No właśnie. I one nie będą miały po pierwsze siły przebicia na rynku międzynarodowym, osobna sprawa zupełnie, to czy będą miały kompetencje, żeby zarządzać pieniędzmi na rynku międzynarodowym. Ja mam duże wątpliwości co do tego i dlatego dużo rozsądniejsze według mnie byłoby znalezienie przez taki PPK jakiegoś dużego partnera, globalnego funduszu, który by te środki potem gdzieś dalej lokował i no, to już zrobiłby za jakąś bardzo małą opłatę. Z jakichś środków przy tak małych opłatach mógłby zapłacić za to, że ktoś by z kimś współpracował, jeszcze musiałby jakieś zastrzeżenie, że darmo nam nie pomoże. No, ale właśnie aktywnie zarządzać tymi środkami też się nie będzie dało przy tym poziomie opłaty, bo po prostu koszty będą za duże. No to jeszcze jedna kwestia. Wybór, chciałbym koniecznie, żeby tutaj się Państwo do tego odnieśli, bo jest też takie zdanie,
pracy ze strony pracodawców, że to pracodawca będzie obarczany odpowiedzialnością za wybór tego, nie wiem, towarzystwa, ja już do OFE przyzwyczajona jestem, które będzie po prostu inwestowało. Także pracownicy mogą obarczać pracodawcę odpowiedzialnością, bo to on będzie musiał dokonywać tego wyboru. Jak Państwo to oceniają? Czy to może będą być inaczej zorganizowane? To w ogóle jest ciężkie na przykład przy starcie, jakby jak ocenić tak. Efektywność zarządzania tymi pieniędzmi przez podmiot, który właśnie zaczyna nimi zarządzać i jakby są, to też zależy od tego, jakie będą zasady. A banki chciały zarządzać na przykład. Tak, oczywiście wszyscy będą chcieli zarządzać, bo jakby zarządzanie kapitałem to też nie swoim szczególnie. To też jest... Czyli producent guzików będzie brał za siebie odpowiedzialność wyboru strategii, a proszę zobaczyć, jak bank czy towarzystwo zarządza, to połowa prospektu to są zastrzeżenia prawne. Czy to jest pytanie, jaka będzie regulacja wejściowa dla podmiotów, które będą zarządzały tymi środkami i jak będzie w ustawie, bo rozumiem, że to prawdopodobnie znajdzie się w regulacji, jak mają być rozłożone jakby inwestycje, tak? Czyli jakie będą ramy, w których się będą te instytucje poruszały. Czy to będzie całkowita swoboda i one będą decydowały, gdzie inwestują, czy będą miały zdefiniowane koszyki, tak jak było w przypadku OFE. A czyli rozumiem, że wtedy pracownicy w ogóle, jakby ich pieniądze będą inwestowane, a oni nie będą mieli żadnego wpływu na to, gdzie będą inwestowane. No właśnie, to jest trochę pytanie jeszcze w dyskusji. Ja myślę, że te komisje uzgodnieniowe jeszcze te kwestie rozstrzygną, ale jeszcze jedno pytanie, bo pan Kamil już się zadeklarował, żeby się wypisał i będzie się wypisywał co 2 lata. A państwo, jak pan Mariusz Pawlak, pan będzie w pracowniczych planach kapitałowych, jak pan to dzisiaj odbiera? Z reguły mam alergię na jakikolwiek przymus, więc pójdę tutaj ścieżką pana Kamila. Wolę sam zarządzać swoimi pieniędzmi i w razie czego obwiniać siebie. A pani Agnieszka Drulik ma chyba prostą sytuację. Tak. No czy ja pozostanę przy PPE? No właśnie, bo tutaj to wyjaśnimy, że te PPE będą mogły, jeżeli firma ma PPE, to nie będzie musiała prowadzić PPK. Pytanie tylko o dobrowolność. Jeszcze tylko jedno zdanie. A czy wypisywanie się co 2 lata to jest dobre rozwiązanie, czy może wydłużyć ten czas? Pan Kamil? Nie, no dla mnie to jest rozwiązanie absurdalne zupełnie. Dlaczego ktoś ma być co 2 lata przymuszany, jeżeli już raz podjął ten wysiłek i świadomą decyzję, że chce się wypisać, to jak będzie chciał, to podejmie tą decyzję i się zapisze. No, to jest pytanie, czy naprawdę wszyscy, jakby jak będziemy później, to jest w ogóle pytanie, jeżeli chodzi o składkę emerytalną, płacenie i proszę Państwa, te pytania to już zostawimy sobie na następną rozmowę. Kto później zagwarantuje opiekę nad tymi osobami, które nie będą miały świadczeń żadnych? To jest kolejny temat. Jeszcze pewnie, na pewno wrócimy jeszcze do PPK. Mariusz Pawlak, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Agnieszka Durli, Krajowa Izba Gospodarcza i Kamil Maliszewski, mBank. Kolejne rządy pieniądza w poniedziałek. Anna Grabowska, do usłyszenia. Dziękuję Państwu. Powtórka programu. Gorący temat. Profesor studiu Andrzej Pomorański, politolog, specjalista do spraw wizerunku. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Tematem dnia zdecydowanie, przynajmniej poranka, były sondaże. Sondaże najpierw Kantar Public dla Faktu 24, a sondaż Sebosu będzie pewnie jakby drugą połową meczu na sondaże. To może przypomnijmy tym, którzy przeoczyli. Sondaż Kantar Public dla Faktu 24 jest to pierwszy sondaż od lat, w którym Zjednoczona Opozycja pokonuje Prawo i Sprawiedliwość. 32% Zjednoczona Opozycja, czyli właściwie PO i Nowoczesna, wzrost o 5 punktów procentowych. Prawo i Sprawiedliwość 29%, spadek o 5 punktów procentowych. Kukiz 15, 10%, spadek o 2 punkty procentowe. I SLD 7%, wzrost z podkreski. A pod kreską w tym sondażu PSL 3% i Grupa Niezdecydowanych 13%. Sondaż w dniach 9-10 kwietnia. A przed tym momentem słyszeli Państwo w naszych informacjach dnia, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku kwietnia, na PiS zagłosowałoby 46% deklarujących udział w głosowaniu. PO uzyskałoby 16% poparcia. Do Sejmu weszłyby także SLD 6% oraz Kukiz 15-5%. Wynika z sondażu CBOS-u. Aż tak duże różnice wynikają z kolei z czego? To pytanie do naszego gościa. Mieliśmy dużo wydarzeń ostatnich takich, które by przykuwały uwagę opinii publicznej i rzeczywiście widać różne zmiany w sondażach. Powiedziałbym w ten sposób. Sondaż, każdy z tego typu sondaży jest obarczony pewnego rodzaju błędami. W związku z tym tak naprawdę powinniśmy się przyglądać przez najbliższe tygodnie powtarzalności tych sondaży, tych konkretnych pracowni. Czyli trendowanych. Dokładnie tak, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie z pewną dozą prawdopodobieństwa, jakie są odczucia opinii publicznej w tej chwili. Czy pojedynczy sondaż może być wahnięciem, który
spowodowane jakimś konkretnym wydarzeniem, które akurat w ten, a nie w inny sposób ocenia opinia publiczna. Przy czym przy tym pierwszym sondażu, o którym pan redaktor wspominał, jest ciekawe, jak on był konstruowany w tym kontekście, że mówimy o zjednoczonej opozycji, ale jeżeli pytanie było zadawane właśnie, że jest ta zjednoczona opozycja, tak, czyli połączenie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, i tak odpowiadali respondenci, to jest troszeczkę inna sytuacja, niż gdybyśmy dodali wyniki tych dwóch obu ugrupowań i zsumowali. Dlatego, że wprawdzie są deklaracje co do współpracy tych dwóch partii w wyborach samorządowych w tej czy w innej formie, czy na przykład niektórych prezydentach miast. Natomiast z formalnego punktu widzenia, jeżeli odnosimy to nie do wyborów samorządowych, a w ogóle do oceny sceny politycznej i tego, co nas pewnie w przyszłości bardziej interesuje, czyli wybory parlamentarne, to na podstawie takiego sondażu trudno jest w tej chwili powiedzieć, jakie te trendy będą w przyszłości. Natomiast nie ma czegoś takiego, jak zjednoczona opozycja. No, właśnie nie ma takiego projektu, w związku z tym zbadanie. To w wcześniejszych sondażach też się pojawiło, że gdyby opozycja występowała jako jeden podmiot, była rzeczywiście zjednoczona, to dostawałaby pewną premię za to zjednoczenie. Czyli były takie deklaracje, że część wyborców deklarujących, powiedzmy, takie poglądy bardziej liberalne, socjaliberalne, byłoby tych, którzy się zniechęcili w ogóle do polityki i postanowili na przykład nie głosować, byliby w stanie poprzeć tego typu konstrukcję pod warunkiem, że ona by powstała. Jak na razie z formalnego punktu widzenia takiej konstrukcji nie ma, jest tylko ta współpraca pewnym wycinku wyborów samorządowych. Zobaczymy, jak ona się będzie układała, w związku z tym trzeba mieć to na uwadze. Natomiast na pewno jest to też jakiś przed jutrzejszą konwencją Prawa i Sprawiedliwości, jest też jakiś też sygnał dla obozu w ogóle Zjednoczonej Prawicy, bo nie mówimy tylko o Prawie i Sprawiedliwości, do tego, że chyba powinien pojawić się jakiś mocny też sygnał i nowe ciekawe propozycje, między innymi związane ze zbliżającą się kampanią samorządową, takie, które by zdominowały znowuż dyskusję w przestrzeni publicznej, czyli znowuż ciekawe rozwiązanie, takie na przykład jak 500+, tylko być może w trochę innej formie i skierowane do trochę innych odbiorców, to mogłoby spowodować zmianę pewnej narracji w przestrzeni publicznej. No właśnie, o narracji w przestrzeni publicznej to nie dużo się mówi. Powiedział pan o tym, że te spadki w jednym sondażu mogą być spowodowane, czy pewnie są spowodowane pewnymi wydarzeniami, które obserwowaliśmy ostatnio. Które z tych wydarzeń pana zdaniem były takimi kamieniami milowymi, no, żeby nie powiedzieć punktami procentowymi w sondażu? Czy to wystąpienie byłej premier Beaty Szydło, czy dzisiejsze na przykład aresztowanie posła Gawłowskiego, poprzedzone wcześniej zgodą Sejmu na to, czy sprawa wynagrodzeń i potem oddawania tych pieniędzy jednak? Ja myślę, że pewnie najbardziej odbiły się w tych sondażach kwestie wynagrodzeń jako takie i to jest bardziej związane może nie tyle z konkretnym ugrupowaniem, co w ogóle z tym, jak obywatele w Polsce postrzegają polityków i politykę. To znaczy, tam gdzie pojawiają się kwestie finansowe, to te reakcje są stosunkowo, powiedzmy, silne. My jako obywatele generalnie deklarujemy poparcie dla pewnych pomysłów politycznych partii, ugrupowań, ale nie cenimy jako całości klasy politycznej. Z reguły w sondażach, jak oceniamy klasę polityczną, to politycy jako grupa nie wypada najlepiej. W związku z tym wszelkie kontrowersje związane z środkami finansowymi, z wynagrodzeniami w tej kategorii są mocno odbierane przez opinię publiczną. I to jest też pewnym wynikiem, bo wszyscy eksperci, komentatorzy, publicyści mówią, że faktycznie w tej chwili w polityce, czy to w rządzie, czy w parlamencie, te wynagrodzenia nie są, powiedzmy, nie są adekwatne do obowiązków. No powiedzmy szczerze, dorobić się trudno. To nawet może nie chodzi o dorobienie się, ale nie są adekwatne w stosunku do obowiązków, zadań, które są wykonywane. Problem polega na tym, że ponieważ żyjemy w czasach bardzo ostrego sporu politycznego, to nie ma pewnego rodzaju konsensusu wśród klasy politycznej. Tak dostrzegamy, że tutaj pewne zmiany powinny nastąpić, zwłaszcza, że gospodarka się rozwija, prawda, są programy socjalne, czyli ludzie też odczuwają osobiście pewne pozytywne zmiany. Ale ponieważ jest ostry konflikt polityczny, to ten temat taki jest trochę przerzucany między ugrupowaniami. Jeżeli jedno by chciało, tak powiem, wprowadzić jakieś zmiany, korekty, podnieść, to druga strona sceny politycznej momentalnie będzie to wykorzystywać w bieżącej kampanii. To oczywiście jest krótkowzroczne, bo jak następują potem zmiany, to z kolei są w odwrotnej sytuacji. Więc to
To jest trochę przypomina dyskusję, jak ta, która przez lata się toczyła o to, o zakupie samolotów dla polskich VIP-ów, prawda? Czy można to zrobić, czy nie? Wszyscy się tego bali. Zostało to w pewnym momencie zrobione. Były próby wykorzystywania tego w jakiejś bieżącej dyskusji politycznej, czy ten przetarg powinien być tak zrobiony, czy inaczej, czy bezprzetargowo. Faktem jest, że to się jakoś mocno nie odbiło i te samoloty w tej chwili już są. A ja mam wrażenie, że cały czas w tym przetargu była rozmowa, bo to za drogo będzie kosztowało, więc zaryzykuję trochę kontrowersyjną tezę. A może Polacy, obojętnie, czy to dotyczy polityków, samolotów klasy rządzącej, czy, nie wiem, twórców muzycznych, artysta głodny, bardziej płodny, sławne hasło. Mamy może problem z pieniędzmi w tym kraju. To na pewno tak, ponieważ jesteśmy jeszcze krajem stosunkowo ubogim i te pieniądze budzą duże emocje. Bo jak dlatego ktoś one zarabia, to źle. Tak, dlatego one w dużej mierze ze względu na te, powiedzmy, oceny klasy politycznej, szczególnie dotyczą polityków, ale też gwiazd sportu, show biznesu, tam gdzie się pojawiają drogie samochody, apartamenty, wysokie kontrakty, to momentalnie budzi się jakiś rodzaj ludzkiej zawiści, co widać na przykład w komentarzach w internecie pod różnymi. Czy to oznacza, że politycy powinni pracować gratis? Nie, na pewno nie, dlatego że musielibyśmy wtedy wprowadzić taki system, powiedzmy, bliższy amerykańskiemu, tak, że najpierw trzeba się dorobić w biznesie, coś osiągnąć, a potem pójść do polityki. Ma to jeden, znaczy na pewno jest to zaletą, że wtedy nie idzie się do polityki dla pieniędzy, ale wadą jest to, że reprezentuje się interesy konkretnej grupy, tak? Przemysłowców, biznesmenów, a mamy ten podział społeczny jest znacznie szerszy i dobrze, żeby były reprezentowane różne środowiska i różne zawody. Dobrze, żeby w parlamencie i w rządzie było stosunkowo duża liczba, nie wiem, prawników, tak, którzy mają wpływ na tworzenie prawa i tworzą je w sposób dobry, taki, że to prawo jest potem stosowane. W związku z tym wynagrodzenia powinny być odzwierciedleniem ogólnej sytuacji gospodarczej. Jeżeli sytuacja się poprawia i sytuacja poszczególnych ludzi jest lepsza, i to powinno się odbijać też w wynagrodzeniach polityków. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń rok do roku wynosi w tej chwili w Polsce 9%. PiS złożył w Sejmie projekt ustawy w sprawie obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów. Sejm zająć ma się nim na kolejnym posiedzeniu. To informacja sprzed kilku minut. Gdy ta informacja była zapowiedziana ustami Jarosława Kaczyńskiego, jeden z komentatorów, widziałem taki wpis na Twitterze, napisał, no to cena ustawy w polskim Sejmie spadnie. Oczywiście, to było bardzo ciekawe posunięcie i ono momentalnie spowodowało duże zamieszanie na scenie politycznej, bo obserwując pierwsze komentarze z kolei opozycji, które odpowiadały na to wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, można było odnieść wrażenie, że nie bardzo wiedzą opozycjoniści, jak to skomentować, to znaczy co zrobić, bo jeżeli powiedzą nie, to jest, powiedzmy, populistyczne, nie zgodzimy się na to, to jest bardzo silny sygnał dla opinii publicznej, która właśnie postrzega te sprawy inaczej. Jeżeli powiedzą tak, zgadzamy się, no to znaczy, prawda, prezes ma rację. Generalnie w marketingu politycznym, w polityce, przy obecnym sposobie komunikowania się, to odróżnianie się i podkreślanie pewnej odrębności, inności jest bardzo istotną cechą. Dlatego z punktu widzenia takiego bieżącego prowadzenia polityki, marketingu politycznego, to była bardzo ciekawa propozycja, która wprowadziła duże zamieszanie, no, ale oczywiście też wiemy to z doniesień medialnych, że również w obozie Zjednoczonej Prawicy też są różne komentarze na ten temat i różnie postrzegana jest ta decyzja. Niemniej jednak wydaje się, że w sposób konsekwentny zostanie wprowadzony. Czy jutrzejsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości będzie toczyła się wokół pieniędzy? Trochę? Ja bym się spodziewał, że w związku z tą dynamiczną sytuacją, o której mówiliśmy, będzie jakieś bardzo mocne wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, bo przypominam sobie kilka takich właśnie wydarzeń, powiedzmy, kluczowych. Pierwsze wystąpienie po wygranych wyborach, przysłuchę i tym podobne wystąpienia, gdzie prezes Kaczyński bardzo mocno akcentował pewną taką przejrzystość, to, że przede wszystkim musimy pilnować siebie, patrzeć sobie na ręce, nie dopuszczać do jakichś takich sytuacji, które mogą być w opinii publicznej źle odebrane i ta konsekwencja w tych wystąpieniach pokazuje, że być może będzie się też w jakiś sposób do tego odnosił, ale też spodziewałbym się innych jakichś elementów, które będą wychodziły jakby do przodu, prawda, z nowymi pomysłami i projektami, no bo w polityce tak już jest, że ci, którzy są aktywni i proponują aktywne rozwiązania, zbierają pewną premię, dlatego że cała reszta musi się odnosić reaktywnie do zaproponowanych pomysłów. Przekonam się o tym jutro. Andrzej Pomarański, politolog, specjalista z spraw wizerunku, był w naszym studiu. Dziękuję za spotkanie. A naszym kolejnym gościem jest Jacek Bąbka, prawnik Fundacja Badań nad Prawem. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie. No to skoro o prawie, to porozmawiajmy sobie o tych zawiłych rzeczach, które przechodzą właśnie przez Sejm i Senat. Mowa o ustawach dotyczących polskich sądów. Jaka ich, jaka rola, jaka przyszłość czeka te ustawy? No myślę, że jak najszybciej przejdą przez Senat, czy właściwie już przeszły, prezydent podpisze i wejdą w życie. Zapoznałem się z tymi projektami zmian ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy o sądach powszechnych i tam widać, że w pełni jest realizowana zasada demokracji, w pełni jest realizowana zasada współdziałania władzy wykonawczej z władzą sądowniczą i zasada hamowania i wzajemnej kontroli tych władz także. Czy to naprawianie błędów z zbyt szybkiej legislacji wcześniejszej? Znaczy myślę, że te rozwiązania można było wprowadzić wcześniej. Jest to jakby poszerzenie pewnych demokratycznych mechanizmów. Skoro zarzucano poprzednim przepisom, poprzednim ustawom to, że zbyt mocno tronizują ministra sprawiedliwości, działania dotyczące sądów. Tutaj przerzucono te kwestie na prezydenta, czyli na osobę spoza rządu. Wprowadzono również mechanizm pewnej kontroli odwoływania prezesów sądów. No nie może być w Polsce tak, żeby minister sprawiedliwości nie miał wpływu na obsadę prezesów sądu, którzy odpowiadają przed ministrem sprawiedliwości nie za to, jak orzekają, jakie wydają wyroki czy postanowienia, tylko w jaki sposób kierują i zarządzają pracą sądów powszechnych. Tak, bo to trzeba rozdzielić, o czym często zapominamy, mówiąc o tym temacie, że prezes sądu nie jest tylko sędzią, oczywiście jest nim, ale też jest jakby kierownikiem sądu, tak można by powiedzieć w pewnym sensie, a to zupełnie inne działanie. Czy zatem te ustawy naprawią wizerunek rządu, jak mniemam, czy tu znak zapytania stawiamy? Ja myślę, że dla kogo wizerunek rządu jest dobry i poprawny, to jest. Dla kogo nie jest, to lepszy pewnie nie będzie. Natomiast dla zwykłego obywatela najistotniejsze są zmiany efektywne sądownictwa. Proszę sobie wyobrazić, że Sąd Najwyższy rozpoznaje merytorycznie w skali roku około 800 kasacji, a zatrudnia 80 sędziów. To oznacza, że miesięcznie na jednego sędziego przypada mniej niż jedna skarga kasacyjna, mniej niż jeden wydany wyrok na skutek skargi kasacyjnej. To jest po prostu śmiech na sali. To są miliony publicznych środków wydanych na tą instytucję, a ta instytucja zajmuje się generalnie niczym innym, jak wyrzucaniem do śmietnika skarg kasacyjnych wnoszonych przez obywateli. Ja jako radca prawny, a zresztą szerzej jako prezes Fundacji Badań nad Prawem, znam kilkanaście spraw, kilkadziesiąt, gdzie ordynarnie są traktowane skargi kasacyjne obywateli przez sędziów, przez niektórych sędziów Sądu Najwyższego, trzeba powiedzieć. Mógłbym tutaj wymieniać nazwiska, ale myślę, że przyjdzie na to czas i pora, żeby dokonać właściwej selekcji sędziów tych, którzy działają tak naprawdę wbrew interesowi społecznemu, wbrew interesowi wymiaru sprawiedliwości, żeby w tym wymiarze sprawiedliwości przestali tkwić i przestali szkodzić. Ja już myślę, że pan senat powie, że w Europie docenią chęć zmian i ta rzecz wpłynie na nasze postrzeganie całego tego procesu artykułu 7 praworządności. No myślę, że tak na pewno elitom europejskim nie są znane problemy sądowe zwykłych szarych obywateli, tylko jakby nawiązują do pewnych haseł, niezależność, niezawisłość, do takich sloganów, natomiast obywatelowi chodzi realnie o to, żeby było to, co robi sądownictwo powszechne, żeby było przewidywalne, że jeżeli się zdarzy rozbieżność orzecznictwa, to żeby ta rozbieżność była eliminowana, żeby ludzie nie mieli poczucia niesprawiedliwości, poczucia nierównego traktowania. No i jeszcze przewlekłość procedur sądowych, ale to zupełnie inny temat, na chwilę zostawiamy go, bo chciałbym pomówić o zatrzymaniu posła Stanisława Gawłowskiego, zatrzymany został przez CBA. On i jego prawnik, Roman Giertych, mówili, że to sprawa polityczna. Polityczna czy jednak prawnicza? No, zatrzymanie jest oczywiście czynnością procesową z gruntu prawa karnego. Ja też kiedyś byłem zatrzymany, też siedziałem na tak zwanym dołku. Zatrzymano mnie w biały dzień o 12, wyprowadzono w kajdanach, a po dwóch latach procesu okazało się, że jestem niewinny. Być może też jest tak w przypadku pana senatora. Młyny Sprawiedliwości, organy
czynią to, co do nich należy, niech czynią też oczywiście na ryzyko, bo z tym jest to związane ryzyko. Jeśli popełnią błąd, to uważam, że powinny wtedy solennie zapłacić za wyrządzoną krzywdę wizerunkową i wszelkiego rodzaju. Natomiast no, tutaj prawo musi działać równo w stosunku do wszystkich. Na zatrzymanie, tak jak każdemu zwykłemu, szaremu obywatelowi, panu senatorowi także przysługuje zażalenie do sądu rejonowego. Niech mecenas Giertych czyni jako obrońca to, co do niego należy, a sądy nie oceniają zasadność tego typu zażaleń. Tyle. No to jeszcze informacja z ostatniej chwili. Senat będzie kontrolował obrady podczas bieżącego posiedzenia także w poniedziałek, zdecydował prezydium Sejmu. Oznacza to, iż senatorowie będą głosować w sprawie trzech sądowych ustaw wspomnianych w naszej rozmowie po weekendzie. Czy to jest ta chwila na konwencję Prawa i Sprawiedliwości? Nie wiem, czy to wiązać z konwencją, natomiast te ustawy nie są obszerne. To jest zmiana dosyć krótka, dotyczy tylko kilku aspektów, więc myślę, że tempo procedowania tutaj Senatu akurat nie nasuwa żadnych zastrzeżeń. Dziękuję za rozmowę i spotkanie. Jacek Bąbka, prawnik Fundacja Badań nad Prawem, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się godzina druga. Czas na informacje. Ewa Borowiec, zapraszam. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku kwietnia, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 46% deklarujących udział w głosowaniu. Platforma Obywatelska uzyskałaby 16% poparcia. Do Sejmu weszłoby też SLD z 6% oraz Kukiz 15 z 5%. Takie są wyniki sondażu CBOS. Pod progiem wyborczym z poparciem 4% badanych ulokowała się Nowoczesna i PSL, na które chce zagłosować 3% badanych. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo od 5 do 12 kwietnia na reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1140 osób. To będzie polityczna sobota. W południe w Warszawie rozpocznie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Weźmie w niej udział prawie 800 osób, działaczy z całej Polski oraz posłów i senatorów. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała, że planowane są wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremier Beaty Szydło oraz liderów pozostałych ugrupowań Zjednoczonej Prawicy Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił wcześniej, że podczas konwencji PiS podsumuje to, co zostało zrobione do tej pory, a także przedstawi swoje propozycje do końca kadencji. W Warszawie odbędzie się także wspólna mazowiecka konwencja samorządowa Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Będzie to podpisanie porozumienia koalicyjnego z udziałem liderów ugrupowań Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer przed jesiennymi wyborami. Nie będzie karetek pogotowia prywatnych firm. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dotyczy ona głównie tzw. upubliczniania ratownictwa medycznego oraz zmiany organizacji systemu dowodzenia, czyli dyspozytorni. Umowy na realizację tych świadczeń będą zawierane z jednostkami publicznymi, budżetowymi i spółkami kapitałowymi. Tak zwana mała nowelizacja ustawy jest jednym z warunków obok podwyżek porozumienia ratowników medycznych z ministrem zdrowia. O szczegółach Barbara Góra. Poseł PO Rajmund Willer mówił w Sejmie, że zgodnie z ustawą z systemu zniknie 130 prywatnych karetek i nie będzie pieniędzy na zakup nowych. Ustawa zakłada upublicznienie ratownictwa medycznego. Spowoduje to ubytek około 135 zespołów ratownictwa. Zakup jednej karetki to jest cena między 400 a 500 tysięcy złotych. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że potencjał publicznych podmiotów pozwoli zabezpieczyć funkcjonowanie ratownictwa na terenie całego kraju. Na to mamy zabezpieczenie i deklarację Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, który w formie pisemnej przedstawili deklarację zabezpieczenia tych świadczeń na terenie całego kraju. Uchwalenie nowelizacji to warunek porozumienia z ratownikami medycznymi, którzy za
zapowiadali akcję protestacyjną na najbliższy poniedziałek. Barbara Góra, Polskie Radio. Ratownicy medyczni zawiesili protest i odwołali akcję zapowiedzianą na 16 i 23 kwietnia. Na powązkach wojskowych przy symbolicznej mogile Sybiraków oddano hołd pamięci Polaków wywiezionych w drugiej deportacji 1940 roku na wschód. Członkowie warszawskiego oddziału Sybiraków, licealiści z Komornicy i z Warszawy, odśpiewali hymn Sybiraków, zmówili modlitwę i złożyli wieńce. Wywózkę wspominają zesłańcy. Mieczysław Pogodziński, jestem wiceprezesem zarządu głównego. Zabrano, aresztowano, wywieziono wszystkie żony i innych członków rodzin naszych oficerów, którzy byli w tym samym czasie rozstrzeliwani w Katyniu. Mirosława Niekoraniec, jestem Sybiraczką. 10 lutego była pierwsza wywózka i ludzie siedzący w wagonach tych bydlęcych przemarzały im włosy do ściany. Nie było co pić. Maria Stankiewicz, to nie robotaje, to nie kuszaje. Czyli dzieci nie pracowały, nie podlegały racjom żywnościowym. I właśnie tylko dzięki matkom, które odmawiały sobie, ciężko pracując, żeby dzieciom cokolwiek dać. I dlatego bardzo czcimy nasze matki. By nie matki, nie byłoby nas tutaj. Od 1940 roku Sowieci okupujący polskie tereny rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej na Syberię i Daleki Wschód. Wielu Polaków trafiło do łagrów na wsie syberyjskie i kazachskie. Kandydaci na prezydenta Czarnogóry zmierzyli się w debacie prezydenckiej. To druga taka debata przed niedzielnymi wyborami. W studiu publicznej telewizji zabrakło jednak kandydata rządzącej Demokratycznej Partii Socjalistów Milo Dziukanowicza, który prowadzi w przedwyborczych sondażach. Zdaniem najmłodszego 33-letniego kandydata Partii Sprawiedliwa Czarnogóra, Marko Milaczicia, receptą na zagwarantowanie rządów prawa i walkę z przestępczością będzie zmiana pokolenia rządzących i wydanie wojny kryminalistom. Kandydat Partii Sprawiedliwości Pojednanie, Hasbija Kalacz, także proponuje zmianę władzy. Mladen Bojanić, kandydat Sojuszu Opozycji, powołuje się na spostrzeżenia Komisji Europejskiej i podkreśla, że nie wiadomo, gdzie przebiega linia między władzą a przestępcami. A Draginia Wuksanowicz z Socjaldemokratycznej Partii uważa, że rozwiązaniem problemu będzie odpolitycznienie policji i instytucji państwowych. W czerwcu minie 6 lat od rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych między Unią Europejską a Czarnogórą. Bruksela oczekuje od rządów Podgoricy rozdzielenia powiązań między władzą a zorganizowaną przestępczością, walki z korupcją, ochrony swobód i praw obywatelskich oraz zapewnienia wolności słowa i wolnych mediów. Z Podgoricy Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. W nocy burze zanikają, a w sobotę niemal w całym kraju jeszcze przelotne opady deszczu i też zagrzmi. Temperatura od 17-19 stopni to na północy kraju do 23 na południu. Nad morzem najchłodniej od 12 do 17 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie drugiej. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu Profesorom. Bogusław Liberacki, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam serdecznie. Karol Garski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Panowie, Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, jednak zwołała pierwsze posiedzenie KRS. Zdziwieni czy zaskoczeni? Czy to powinno się zdarzyć pewnie wcześniej? Tak jak pani prezes powiedziała, że nie jest pora na wykonywanie gestów nieposłuszeństwa obywatelskiego. Przepraszam, zapisałem, bo podsłuchiwałem. Także w związku z tym myślę, że się dobrze stało. Mówiła pani profesor, że bardzo długo ważyła to. To jest to obowiązkiem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest ważyć, zważyć i wreszcie znaleźć rozwiązanie. Ważyła, zdecydowała się. Teraz mamy zmiany legislacyjne. To by mogło oznaczać, że mamy taką zdecydowanie ścieżkę ku porozumieniu z Komisją Europejską. A sam Timmermans pomógł w podjęciu decyzji przez panią prezes, czy nie pomógł? Oni się spotkali, tylko żadnego komunikatu nie było. Zdaje się, że jest zapowiedź ponownego spotkania całkiem szybko. Pan Timmermans generalnie, i to pewnie zaskoczy i słuchaczy, i panów, należy go traktować jako człowieka, który chciałby z korzyścią dla Polski, a także dla Komisji Europejskiej zamknąć ten kryzys. To ja państwu nie zaskoczę, pan profesor mówi dobrze o Timmermansie, dlatego że jest też lewicowy. Ale to nie jest grzech. Ja tego nie w formie grzechu.
Pan profesor Garski. Czy to pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego wykonuje dyspozycję ustawową? Wielokrotnie podkreślała, że jest zobowiązana do tego typu działania. No można powiedzieć, że nie chciała wykazać się nieskutecznością, gdyby nie to działanie, do którego zobowiązana jest przez ustawę, to za chwilę weszły w życie nowe przepisy, które powierzyłyby misję zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa najstarszemu wiekiem sędziemu w składzie Krajowej Rady Sądownictwa i decyzja pani prezes już nie byłaby potrzebna. Czyli to taki krok do przodu, ucieczka do przodu? Czy wybór lepszego, mniejszego zła? Myślę, że kwestia efektywności, która często jest bardzo ważna w takich sytuacjach. Pani prezes, gdyby tego nie uczyniła, no byłaby pewną przegraną tych rozwiązań. No, Krajowa Rada Sądownictwa i tak by się zebrała i tak zostałaby zwołana. Ale żeby było jasne, ja bardzo pozytywnie oceniam to działanie ze strony pani profesor Gersdorf, ponieważ to jest właśnie pewien sygnał, że wszyscy się porozumiewamy, dochodzimy do pewnego konsensusu. Pan wiceprzewodniczący Timmermans też przyjechał tutaj z misją znalezienia porozumienia i wygaszenia tego sporu. W końcu taką misję otrzymał od przewodniczącego Junckera. Prawo i Sprawiedliwość również zgłosiło projekty zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w ustawie o KRS-ie, w ustawie o ustroju sądów powszechnych i one nie zmieniają w żaden sposób istoty reformy wymiaru sprawiedliwości. Najważniejsze zmiany pozostają w mocy. To szanuje również Komisja Europejska. I widać, że ten system zadziałał, będzie funkcjonował, sądy będą bardziej przejrzyste, sprawniejsze, także ich orzeczenia będą odzwierciedlały wolę narodu. Oczywiście nie daje się jej przełożyć na konkretne sytuacje, ale chodzi o to, że sądy orzekają w imieniu Rzeczypospolitej Polski, a suwerenem Rzeczypospolitej Polskiej jest naród. Czy profesorowi Liberackiemu przeszkadzają te zmiany? Te zmiany to znaczy? W wymiarze sprawiedliwości. Panie doktorze, po efektach poznamy. Natomiast teraz tak, pierwsze musimy czekać na reakcję komisji, jak komisja oceni przyjęte rozwiązania, które w tej chwili są procedowane w Sejmie. Jeżeli Komisja Europejska oceni, one spełniają kryteria dobroci, bo takiego stanowiska nie mam. Więc wtedy ja będę zadowolony, bo zdejmie się temat Polski z agendy europejskiej. I to jest pierwsza uwaga. Ja traktuję, że po tych rozmowach, jakie odbył tutaj pan Timmermans, a także spotkania premiera z panem Junckerem, że panowie w różnych konfiguracjach i panie uzgodnili, co ma być istotą tych nowych regulacji. Teraz kolejna rzecz z naszego punktu widzenia ważnej, to powinni sobie i opozycja, i pozycja chyba przyjąć do wiadomości, że jednak podstawowym partnerem dla komisji jest rząd. Komisja nie kombinuje, czy ten rząd jest dobry, niedobry, czy go chce, czy go nie chce. Komisja nie wpływa na wybór rządu. Rząd jest rządem i z rządem komisja się układa. Także z tego punktu widzenia również mnie cieszy, że nie używano słowa kompromis, by źle brzmi. Mnie cieszy to, że użyto sformułowania. Osiągamy porozumienie. I to jest istotą sprawy na poziomie europejskim. Porozumiewać się. I również bardzo bym chciał, żeby to jak najszybciej zeszło z tapety, ponieważ my rozpoczynamy pracę nad wieloletnimi ramami finansowymi. A to znaczy wiele dziesiątek miliardów euro poza polityką rolną. Panie profesorze, to muszę pana o to zapytać. To co będzie w tej chwili paliwem i czym będzie karmiła się opozycja? Nie włączam do opozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, chociaż jesteście bardzo opozycyjni. Czy jesteśmy opozycyjni, to poza parlamentarnie. I po drugie, jesteśmy opozycyjni w tym sensie, że na przykład 500+ uważamy, że było dobrym rozwiązaniem. I nawet żałujecie, że sami na to nie wpadliście. Tak, nie? A mogliśmy to zrobić w roku 2005, bo była dobra sytuacja budżetowa, można było to zrobić. Mamy pretensje do PiS-u, że przepraszam, bardzo dużym stopniu wyeksploatował nasz program socjalny. I co do tego nie ukrywam. Definiujemy się jako partia zdecydowanie proeuropejska, bo wreszcie członkostwo Unii Europejskiej. To jest właśnie czas. To teraz zawęża, jeśli chodzi o opozycję parlamentarną.
Pozycje parlamentarne nie ma mandatu, żeby mówić w ich imieniu. Pozycja parlamentarna musi się teraz znaleźć w nowej sytuacji. Ta sytuacja codziennie jest trochę inna. Nie na rękę za bardzo to, że Timmermans jednak dogaduje się z polskim rządem? Z naszego punktu widzenia SLD to jest bardzo na rękę, bo co jest dobre dla Polski, dla obywateli, jest po prostu dobre. A jeśli chodzi o opozycję parlamentarną? Nie pytałem kolegów z Platformy. Pan jest wątpliwym obserwatorem życia publicznego. Czy jest nasze wrażenie, że woleliby, żeby jeszcze koło tego nieporozumienia trwały czy narastały? No ale to jest takie moje odczucie, ponieważ obserwuję, że nie zawsze ta odwilż, wzmocnienie relacji przynosi satysfakcji. Może być mniej powodów do tego, żeby spory przenosić na forum europejskie, ale jeszcze raz chciałbym powtórzyć to, żeby opozycja wiedziała. Dla Komisji Europejskiej rząd jest partnerem. Ten rząd jest taki teraz, za 2 lata może być inny, za 6 lat może być jeszcze inny. Był 2 lata inny i rząd jest partnerem i z rządem Komisja Europejska współpracuje przede wszystkim, a nie z opozycją, przepraszam, no taka jest reguła. Profesor Karski, takiej opozycji jak SLD wam życzyć parlamentarnej? Czym może Prawo i Sprawiedliwość byłoby w stanie zagospodarować i całą scenę polityczną, natomiast takie osoby jak pan profesor Liberacki z pewnością są tymi, które działają na rzecz Polski. Przypomnę, że gdy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim głosowali za rezolucją, która docelowo miała doprowadzić do nałożenia sankcji na ich własny kraj, no pan profesor Liberacki nie głosował za tymi rozwiązaniami. Więc... Jak już tak daleko idziemy, to ja przypomnę pierwszą debatę na temat Polski, która się miała odbyć 13 grudnia. I Platformie Obywatelskiej, chociażby Julii Piterze, to nie przeszkadzało. Aż tu wstał Bogusław Liberacki i mówi, że nie, że ta data w Polsce się źle kojarzy. I że w takim dniu taka debata nie może się odbyć. Ale jak widać... jesteśmy w stanie znaleźć pewne porozumienie w sprawach zasadniczych. Kiedyś był taki ogólnonarodowy konsensus, że w sprawach polityki zagranicznej nie spieramy się, wspólnie działamy. I tutaj akurat takie osoby jak pan profesor Liberacki, przecież nie tylko, są osobami, które działają w sposób propaństwowy. Jeśli są dobre inicjatywy rządu, jeśli trzeba wesprzeć działania własnego państwa, to wszyscy jesteśmy razem. Natomiast mamy do czynienia też z osobami, które nieco są wyjałowione, czy intelektualnie. Jedne poprzez długie rządzenie i zużycie się jak Platforma Obywatelska, inne osoby jak z Nowoczesnej poprzez to, że trwał bardzo szybki nabór po prostu do pewnej grupy ratowania tego, co mogło zostać zaprzepaszczone po interesach Platformy Obywatelskiej. No i ten nabór nie był najlepszy. No i jeśli popatrzymy, czy opozycja totalna ma jakiekolwiek propozycje, czy realne, programowe, cokolwiek jest w stanie przeciwstawić intelektualnie propozycjom przedstawianym tutaj przez większość parlamentarną. My byśmy bardzo chętnie chcieli mieć opozycję, która podpowie, co trzeba zrobić, która nawet skrytykuje, ale w sposób konstruktywny podpowie, że co się źle. Nie, tutaj mamy pewność, że jak powiemy, że coś jest czerwone, powiedzą, że jest zielone. Jak powiemy, że jest dzień, to powiedzą, że jest noc. Jak, nie wiem, przejdziemy koło nich korytarzem, to dzień dobry nam nie odpowiedzą. To jest tego typu polityka, która jest zupełnie jałowa, niepotrzebna. Jest wiele rzeczy do zrobienia. Polska się całe szczęście bardzo dobrze rozwija. Mamy wzrost gospodarczy, bezrobocie spadło do poziomu niespotykanego po przełomie lat 90. Jednocześnie mamy bardzo duży napływ inwestycji zagranicznych. Rosną wynagrodzenia Polaków. To, o czym mówiliśmy od samego początku, że to jest najważniejsze, aby wyrównywać te dysproporcje między zarobkami na zachodzie Europy i w naszej części Europy. To jest to, co sprawia, że Polska się rozwija,
Polakom żyje się lepiej. Oczywiście jest takie poczucie, że chcielibyśmy, żeby to wszystko działo się szybciej. Zawsze. Bardzo ciekawie pan profesor mówi, bo myślę, że zasłuchałem się, ale to jeszcze troszeczkę życia wprowadźmy do naszej rozmowy. Jak to jest, że można hojrakować będąc politykiem, a kiedy się odbiera takiemu hojrakowi immunitet, to od razu jest kwilenie. Ja rozumiem, że nie należy hojrakować, to jest po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać, że polityk może to, co jest wolno, a nie to, co jest zabronione, bo po biznesie nie należy robić tego, co jest zabronione, expressis verbis. Wszystkie inne sfery są wolne. W polityce jest dokładnie odwrotnie. Możemy robić to, co wolno, a wszystko inne jest zabronione. Jest pierwsza uwaga. Dwa. Jest coś takiego jak poczucie odpowiedzialności. Bo za słowo, które się wypowiada. No i decyzje, które się podejmują. Także to poczucie odpowiedzialności powinno kierować każdym politykiem i pewne przekonanie. Nic nie jest wieczne. Prezydent Kwaśniewski kiedyś mówił, pamiętaj, nic nie jest wieczne, tylko pióro może być wieczne. Także w tych sprawach nic nie jest wieczne, władza nie jest wieczna i w którymś momencie może się okazać, że trzeba się rozliczyć. Teraz oczywiście sprawą kluczową jest, bo ja rozumiem, że pan nawiązuje do tych ostatnich, wczorajszych i dzisiejszych wydarzeń. No, jaka jest istota tego problemu? I sądzę, że warto, żeby to się możliwie szybko wyjaśniło. No ja rozumiem, że pan profesor od razu do tego wydarzenia z grubej rury podchodzi, czyli do Stanisława Gawłowskiego. Nie, a ja się skupiam tak skromnie, na Ryszardzie Petru chociażby, na Kamili Gasiuk-Pichowicz. To, jeżeli chodzi o te przypadki, to jest tylko immunitet, rozumiem, po to, żeby jakieś spory czy sposób prowadzenia sporu politycznego i to jest drugi obszar bardzo ważny. U nas partii, tamtym Borei osobiście i zresztą cały Sojusz Borei zepsuła się jakość życia politycznego, jakość debaty politycznej, używanie słów powszechnie bądź uważanych za nieeleganckie, obraźliwe, nie mówiąc o tym, że od czasu do czasu nawet wulgarne stało się regułą. Tak na przykład informacje o utrudnieniach w działalności organizacji pozarządowych pokazały jedynie, że organizacje otrzymujące duże kwoty z zagranicy muszą o tym informować. A będą emocje, jeśli chodzi o imunitet słowa Mirana Imana? Kogo w Europie Putin finansuje, ale również wielu z nas chce wiedzieć, kogo Soros finansuje. Ale to jest akurat przypadek, który należy pamiętać o jednym. Większość nie zawsze ma rację. Również większość tego parlamentu. Jeżeli chodzi o Węgry, powiedzieliśmy w ostatnich wyborach, szanujmy ich głos, troszmy się o wszystkie głosy krytyczne, to jest bardzo słuszne, bo demokracja to prawa powszechne. Ale w ramach tych praw powszechnych uszanujmy głos społeczeństwa węgierskiego. Europosłowie z Komisji Wolności mają głosować nad projektem rezolucji w czerwcu, a cały Parlament Europejski prawdopodobnie we wrześniu. Artykuł 7 pozwala Radzie Unii Europejskiej m.in. na wniosek Parlamentu Europejskiego stwierdzić istnienie ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych. Decyzja w tej sprawie nie wiąże się jeszcze z sankcjami, ale jest krokiem na drodze do nich. Ewentualne nałożenie sankcji wymaga jednomyślności państw unijnych. Obecnie procedurą z artykułu 7 objęta jest Polska na wniosek Komisji Europejskiej. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Są osoby, które nie mają często nic do przechadzania merytorycznego, a które często nawet przyznają, że nie znają się na tematyce, które przyszły do jakiegoś programu.